wpatruje się, jakby chciał zaczarować kolekcję Rajewac. Jest Mensah. Ach, teraz jest zamieszanie. Odbita piłka. Jeszcze wybita. Jaka decyzja sędziego? Chyba jest rzut karny. Jeżeli dobrze tak widziałem, jest chyba rzut karny. Zaraz zobaczymy. Przedłużenie piłki. Bramkarz w pojedynku. Apia. I tutaj ten moment teraz. Tak, rękami Suarez. Rzut karny. Teraz będzie lepsze zbliżenie. No nie ma dyskusji, tutaj widać wyraźnie, że Suarez. Rosecki chyba nie dojdzie do tego podania. Doszedł, wywalczył piłkę bardzo dobrze. Spada na pole karne Kozecki. Gol! 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 Jan Kurtow. A więc nareszcie, po tak długim, nerwowym oczekiwaniu, Kosecki, zagranie do Furtoka i Furtok zdobywa prowadzenie. Przyjrzyjmy się jeszcze raz może tej sytuacji. Jan Furtok dotychczas miał na tym koncie 9 bramek, to jest jego 10 gol w reprezentacji. Bramkę wypracował Roman Kosecki. Andy Cole i Ratajczyk poradzili sobie. Beckham z siadaczką. Beckham na pole karne. Ach! 2-0. Ponownie skok. Dwa razy przegrany pojedynek 1-1. Raz Cole wygrywa bardzo łatwo z naszym obrońcą. Drugi raz prostopadłe podanie do Beckhama i doskonałe dośrodkowanie. Naprawdę proszę spojrzeć na to. Tutaj pojedynek wygrany Cole'a. Doskonałe podanie do Beckhama, centra i Scholz po raz drugi zdobywa bramkę. No więc chcieliśmy przetrzymać 20 minut, ale ich nie przetrzymaliśmy. Po 20 minutach drużyna Anglii prowadzi z nami 2-0. Sam ten moment dośrodkowania jest doskonały. Spójrzmy na to jeszcze raz. No, troszeczkę tutaj ręka jest nawet można, okej, ale... Batista, Enrique, Olarticochea, Maradona, przyspiesza, świetny dribbling do Baldano i teraz Maradona z Chiltonem i proszę Państwa, jaka jest decyzja arbitra, Maradona szaleje ze szczęścia, arbiter pokazał na środek. Coś nieprawdopodobnego. Maleńki Maradona, 166 cm wzrostu i wygrywa powietrzny pojedynek z Chiltonem dużo wyższym. Jeszcze raz ta sytuacja. Maradona, ale chyba ręką sobie pomógł. Myślę, że realizator jeszcze raz pokaże nam tę sytuację z innego ujęcia. Tak, ręką Maradona podbił piłkę. Czyżby arbiter tego nie zauważył? I drugi gol na mundialu Diego Maradony, chociaż gol bardzo dyskusyjny.